Sarai, królowa Katolis, największego z pięciu ludzkich królestw. Była żoną zmarłego króla Haroa, starszą siostrą Amai oraz matką Kaluma i Ezrana. Została zabita przez Avizanduma, króla smoków, podczas próby ratowania Virena. Co jeszcze można o niej powiedzieć? Dziękuję wszystkim wspierającym kanał za wsparcie. Jesteście wspaniali! Partnerem odcinka jest Lajokat. Sprzęt gamingowy na każdą kieszeń. Link w opisie. Witam was w kolejnym odcinku z Kronik Xadii. W podróży po najważniejszych postaciach ze Smoczego Księcia musimy zatrzymać się przy postaci królowej Sarai. Barwnej, odważnej i mądrej kobiety, która była kimś więcej niż jej typową królową. Dlatego zanim zaczniemy, weźcie w rękę ciastko godne do bala, zapaszcie do niego herbatkę czy kawkę i zapraszam do oglądania. Była królowa Katolis Sarai była zabójczą, silną na polu bitwy i współczującą matką dla księcia Kaluma i Ezrana. Początkowo nie było jej łatwo przystosować się do królewskiego życia, ale była zdeterminowana, by zostać królową, z której obywatele Katolis i jej synowie mogliby być dumni. Teraz spoczywa w Dolinie Grobowej, a królestwo na zawsze zapamięta jej heroiczne poświęcenie. Sarai miała brązowe włosy, często związane w kok, z grzywką na boku. Miała brązowe oczy, jasną cerę i pieprzyk pod lewym okiem. Sarai zazwyczaj nosiła królewskie szaty z czerwonymi, złotymi, jasno-szarymi i bordowymi akcentami. W walce była ubrana w pełną srebrną zbroję i czarną pelerynę. Sarai jest opisywana przez Amaję jako współczująca i cierpliwa osoba ze słodkim uśmiechem i żelazną pięścią. Przed śmiercią Sarai była przedstawiona jako kochająca żona dla Haroa oraz miła i łagodna matka dla Kaluma i Ezrana. Wiemy też, że wcześniej miała męża lub kochanka, gdyż Kalum nie jest synem króla Haroa, a jedynie pasierbem. Ten mężczyzna jest ogromnym niewiadomym, gdyż nie otrzymujemy za dużo informacji o nim. Być może jest to doskonały materiał na przyszły odcinek z teorii, kto był biologicznym ojcem Kaluma. Co wy na to? Wracając do dzisiejszego tematu, Sarai była również bardzo współczująca wobec swojej młodszej siostry, Amai. Chociaż jako królowa bardzo dbała o swój lud, Sarai miała twardy kompas moralny, ponieważ ostrzegała Haroa przed niemoralnymi praktykami czarnej magii i wierzyła, że życie magicznych stworzeń jest tak samo cenne, jak życie każdego człowieka. Pokazała to podobnie, gdy jej włócznia zmierzała do klatki piersiowej Avizanduma podczas ataku na smoka, gdy umierający oddech Sarai zawarty w broni zawołał nie, gdyż nie chciała, by jej śmierć została pomszczona, wiedząc, że przyniesie to jedynie nieprzyjemne i mroczne konsekwencje. Mimo to była niesamowicie lojalna wobec Haroa i jego decyzji jako króla, zgadzając się w ogóle udać z nim do Xadii, aby zdobyć serce magmowego golema. Jej śmierć była tragedią całego narodu. Osierociła dwójkę dzieci, a Katolis straciło poważny hamulec dla zapędów Virena, który zyskał jeszcze większy wpływ na decyzję Haroa. Dobra, teraz pomówmy o czymś przyjemniejszym. Wiemy bowiem całkiem dużo o przebiegu jej urodzin. Urodziny Sarai były bardziej święte i słodycze niż jej narodzin, ale ona nie chciałaby, żeby było inaczej. Każdego roku, gdy pierwszy śnieg w sezonie przysypał dachy niczym cukier puder, piece w królestwie ożywały, a miodowy zapach wypieków unosił się na ulicach. Na śniadanie naleśniki z kawałkami czekolady i tosty z nadzieniem z kandyzowanymi jagodami. Na obiad słodkie ciastka i puszyste muffiny. Na kolację placki ze świeżymi truskawkami z ostatnich zbiorów w Duren. I oczywiście niekończące się dostawy słynnych galaretek Bariusa, aby wypełnić przerwy między posiłkami. Do dziś Katolis przygotowuje mnóstwo słodyczy na cześć zmarłej królowej. Jej rodzina spędza trochę czasu przy jej pomniku, zapalając świece i ciesząc się specjalną porcją galaretowych ciastek. Zawsze są pewni, że zostawią przynajmniej jedną lub dwie lub trzy u podstaw jej posągu. Oprócz miłości do słodyczy Sarai trenowała całe swoje życie, aby stać się doskonałym wojownikiem, co udowodniła, gdy pokonała Haroa podczas sesji sparingowej. To ona zadała ostateczny cios magmowemu golemowi, co pozwoliło ekspedycji zabrać serce stwora zgodnie z planem. Była też wprawnym jeźdźcem konnym i potrafiła zrozumieć i używać język migowy do komunikacji ze swoją głuchą siostrą Amają, co zbliżyło je do siebie. Nie bała się również wypowiadać swojego zdania w trudnych sprawach, zachowując przy tym niezachwianą lojalność wobec swojego kraju i bliskich. Pokazano też, że często żartowała, jak wtedy, gdy Amaja opowiadała językiem migowym siostrze żartobliwe komentarze na temat Haroa. Sarai była również uznaniona w sztuce. Tworzyła mozaikowe talerze składane z fragmentów ceramiki i uszczelnione złotą laką. Trzy takie spreparowane talerze trzymała w pobliżu miejsca, w którym spała.
Z ciekawych rzeczy, jakie możemy o niej powiedzieć, to to, że z powodu częstego spożywania przez Saraj ciastek z galaretką, jej oddech pachniał jak takowy. Pomimo zostania królową, Saraj najlepiej czuła się w swojej zbroi i według Opeli, Saraj i Amaya wyszkoliła armię Katolis, by ta stała się najlepszą i najzacieklejszą armią militarną w 5 ludzkich królestwach. Więc jak sami słyszeliście, Saraj miała wyjątkowy charakter, była miłościczką słodkości, niezwykłą wojowniczką, a także królową, za którą tęsknił cały naród Katolis. No i to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy dobrze opisałem Saraj. Może wiecie o czymś, o czym nie wspomniałem w odcinku. Komentarze są wasze, przypinam serduszka. Rozważcie proszę zostanie wspierającym kanału. Dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego. Zapraszam na mojego Discorda i spod linku na w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Xadi. Na razie! Losowa ciekawostka również i z tego świata czeka na końcu odcinka. Imię Saraj wywodzi się z hebrajskiego i jest biblijnym imieniem żony Abrahama. Oznacza ono księżniczkę.